od pierwszych chwil, od pierwszego spotkania wręcz z Andrzejem Żuławskim, wiedziałem, że robimy coś wyjątkowego. Wiedziałem, że robimy coś nowego. Cała ekipa jak taran weszła w rzeczywistość i ją zmieniła. Andrzej nie tylko robił ten film, on i cała ekipa żyli tym filmem. Decyzją wiceministra kultury i sztuki, podsekretarza stanu do spraw kinematografii, zdjęcia do filmu na Srebrnym Globie zostały przerwane wiosną 1977 roku. To było jak grom z jasnego nieba. Gdyby ten film oczywiście powstał w tamtych czasach, no to byłby pierwszym filmem przed Gwiezdnymi Wojnami, nie? Zabronić twórcy dokończyć swojego dzieła. To jest najgorszy wymiar kary dla artysty.